że to jest bardzo dobra idea, bo bardzo dużo ludzi właśnie kojarzy Oświęcim tylko z tym, że to jest obóz, że ludzie tylko mieszkają, że to jest tak jakby, że mieszkają w obozie, że dalej to jest historia tego obozu śmierci. Natomiast taka inicjatywa jak Life Festival Oświęcim jest bardzo dobrą przemianą właśnie, więc uważam, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby zachęcić ludzi do przyjeżdżania tutaj. Oświęci postrzegają tylko przez obozy i nic więcej, a tak to ma być życie, to niech jest. To jest zupełnie inny klimat już teraz, jak jedziemy do Oświęcimia na ten festiwal, zupełnie o czymś innym myślimy. Ludzie z różnych miast mogą w końcu poznać Oświęcim tak naprawdę od innej strony. Nie od tej strony właśnie smutnej, szarej, w ogóle niefajnej dla historii. No, myślę, że takimi koncertami Darek Maciborek może dużo zdziałać. Dobry wieczór! See, I lost my belief in the Holy Church. You could say I lost my sense of direction. You could say all of this ain't worth it. If I ever lose my faith. Uwielbiam. Bardzo lubimy Stinga, także to był główny powód. I właśnie dlatego na niego przyjechaliśmy przede wszystkim. Potem poznajcie prawdziwego artystę, że brzmi lepiej na żywo niż na płycie. On to potwierdza. Miałem 3 dni temu urodziny, mój przyjaciel stwierdził, trzeba mnie wyciągnąć z tej chałupy, no i tak tu jestem. Jest koncert, to trzeba przyjechać.